Dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ja jestem Rok. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz. Witam wszystkich jak, serdecznie. Jak to samo poczucie? U mnie bardzo dobrze. Czy można coś przed... słuchać i będzie coś więcej niż tylko Cyberpunk? Nie no mam nadzieję, że będzie przecież tydzień nie było podcastu, no musiało się coś co najmniej przejąć ciebie. Cią <laughs> <Dzień śmiech> <oprócz> brnąć <cyberfanka. śmiech> Ja cię zaskoczę, ja, ja mam dwie historyjki do powiedzenia z, mojego, z, z mojej tej, o, z ostatnich dokonań różnych. Słuchaj. Ale najpierw zapytam ciebie, to A, chyba że u Ciebie jest... Dobrze. To dobrze. U mnie jest tak, że no, jako osoba niezwykle empatyczna postanowiłem zareagować na ten hejt, który jest rzucony w stronę Redów, i chciałem ich wesprzeć, i kupiłem sobie koszulkę. A, Ładna, piękna. Bardzo. A to jest, to jest Takie. taki świeży zakup. Ja myślałem, że to ty wspierałeś już dawno. Gredów. Nie, dostałem, znaczy yy, dostałem kod zniżkowy za zakup na Gogu gry. Aha. 30% na wszystko ze sklepu i wybrałem sobie yy, najtańszą koszulkę. <grym> Trzeba drugiego cyberbanka kupić. Najwięcej byś zaoszczędził. Byś nie... <grym> na derwach <grym> chyba bym więcej zaoszczędził. <grym> o Jezu. No, no więc wspieram, wspieram, bo, po, bo potrzebują w tych jakże ciężkich, trudnych e, czasach wsparcia. Kupiłem sobie też książkę, proszę Państwa. Oto taka książka już do mnie przyszła. E, Masters of Doom. A, masz ją. Już. Tak, i. Ta jest jaka gruba, ja też to będę musiał przeczytać, bo recenzujemy. Tak, trzeba. Tak, musimy, prze, musimy przeczytać, bo chcemy zrobić odcinek, ale ja stwierdziłem, że jedna książka to jest za mało, więc zacząłem czytać w końcu znaczy. Wróciłem, bo przestałem czytać wojny konsolowe i myślę, że jak już minie, czy jak się nazywa, Ty, masz te, ty jesteś teraz na... cyberpsychoza. Jak minie u ciebie, to, to myślę, że dobrym, dobrym odcinkiem byłoby zrobienie o takich książkach związanych z grami. Kilka takich pozycji jest, mm. więc fajnie byłoby odpocząć już od tego cyberpunka. Tak, jest. No to nawet no, no jakbyśmy chcieli odpocząć, to nie bardzo jest okazja, bo tam gorące rzeczy się dzieją o nich będziemy rozmawiali dzisiaj. Ale jeszcze opowiem, co tam u mnie, bo to nie jest tak, co że ja. Tam co, u ciebie, co, co, Całymi dniami, siedzę w cyberpanga. Chociaż prawda jest taka, że mam 160 godzin prawie. Dobrze, stopi, stop, nie, 146, 146 godzin. To, 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 to dużo. Ja trzeci raz już przechodzę z <noise> tej szalony. Teraz tak staram się wszystko robić, i to tak, tak wszystko w kwestii zadań i czyszczenia tego. Wyczyszczenie pierwszego rejonu, w którym jeszcze jesteśmy przed głównymi zadaniami, jak jest zamknięty, zajęło mi 20 godzin, a jeszcze czeka mnie to przejście, gdzie czytam wszystkie drzazgi i w ogóle takie typu historyjki, więc to będzie jeszcze pewnie dłużej. Więc no, no, bawię, bawię się nieźle, ale też znalazłem czas, że znalazłeś znalazłem. pierwszego, pierwszego baga u siebie. Nie, nie, no tam kilka się przytrafiło, ja oczywiście staram się nie zwracać uwagi na to, ale była ładna pogoda bardzo wczoraj, w sobotę, w związku z tym moja żona zarządziła mycie okien od zewnątrz i stałem jej, trzymałem drabinę przez pół dnia i żeśmy, w sensie myli. ja pilnowałem dziecko, które jeździło na rowerku, a moja żona mała okno i jeszcze trzymałem drabinę, więc żeśmy spędzili na świeżym powietrzu wczorajszy dzień. Za bardzo wychodzić nie można, ale no tak w okolicach podwórka to chyba żaden to problem. Grudek, więc to zam... <noise> Więc to jedna rzecz, druga rzecz, nie wiem czy miałeś okazję Teneta oglądać? Nie, ale dzisiaj oglądam. A, no właśnie, to nie, nie będę ci spoilerował. Powiem tylko to co Jak się skończy. Właśnie... <noise> nie, nie, powiem, ci, powiem tylko że to co nie jest wielkim zaskoczeniem i w zasadzie potwierdziło to rzeczy o których ludzie mówili w czasie premiery kinowej, że Ciężki to jest film. W sensie on jest... On jest ja Jeszcze go nie skończyłem. Nie? Ja już od trzech dni oglądam. Nie dlatego, że jest taki długi, tylko że, że ciężko te wątki w ogóle połączyć. Jakby roz, rozumiem całą ideę, ale to po, po raz kolejny mam wrażenie, że w takich bardzo górnolotnych filozofiach y, gubi się taka logika rzeczy przyziemnych. Po raz kolejny mi się to wydaje... I jako ostatnio żeśmy rozmawiali o Ridleyu Scottie, przy serialach i przy co tam było wychowane przez wilki. Mhm. Tak tutaj przy Nolanie też mam takie wrażenie, że te filozofie gdzieś tak idą tak strasznie daleko z pominięciem tego, co rzeczywiście ma sens. No, ale zobaczymy. Jestem ciekaw twojej, twoje, twojej opinii. Długi film. Też się dowiedziałem, znaczy moja żona oczywiście, jak proszę moją żonę, żeby obejrzała ze mną film, to po raz kolejny ona oczywiście sięga po telefon i musi sprawdzić wszystkich aktorów. Ten, ten młody człowiek, który jest tam głównym bohaterem jest synem Denzela Washingtona. Nie wiedziałem o tym, a się dowiedziałem, to taka plateczka. Wiedziałeś? Nie. No widzisz, to nawet twoją filmową wiedzę wzbogaciłem trochę. Jestem taki mało zainteresowany takim życiem poza filmowym Aha, nie, aktorów. No no. No, 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 to, no to właściwie żadna ciekawa plotka to jest z twojej perspektywy. No i tak mi minął e, zeszły tydzień. No poza tym siedziałem, grałem w cyberpunka, śledziłem te informacje, które, e, które gdzieś tam się dzieją wokół cyberpunka i no wydaje mi się, że to jest ciekawy temat na tyle ciekawy, że Borys go zaproponował do przedyskutowania ja chętnie się podejm podejmę rękawicę, chociaż oczywiście zaraz, ja ostatnio zostałem potępiony, bo, bo jestem yy, wielkim miłośnikiem Redów i Cyberpunka to się nie zmieniło, proszę Państwa, możecie mnie tępić jak chcecie, ale, ale pałam miłością nieustającą i no i Cyberpunk nadal jest spełnieniem moich marzeń, więc jest jak jest. No to dobrze słuchajcie, yy, gdyby Rok temu ktoś mi powiedział, co się wydarzy w tych kilkunastu dniach po premierze Cyberpunk'a. Ja myślę, że nie tylko ja, ale nikt by po prostu nie, nie uwierzył w to, co, co się stało. To jest chyba jedna z takich największych historii w branży. Ja spokojnie liczę na dwa dokumenty i jedną fabułę. Może Marcina Iwińskiego zagra Bartosz Bielenia. A wyreżyserować może tylko Smarzowski. To jest jak... Lepsze to niż Vega, prawda? O, ale myślę, że Vega to będzie jednym z tych twórców dokumentu jednak. To. No ale zacznijmy chyba od największej bomby. Sony wycofało Cyberpunk'a 2077 ze sklepu do odwołania. Fizyczne kopie dalej można kupić, ale CDEP deklaruje... Że jeżeli będą jakieś problemy ze zwrotami fizycznych kopii, to on się tym zajmie. Potrzebujecie tylko Paragon. Zresztą, te deklaracje CDPU zaraz po premierze, które były związane z tym, że można zwracać grę na PlayStation mm. i na Xbox, no tak jak w Xboxie, czy, czy na Steamie, czy na Gogu, te zasady zwrotów są dosyć proste i tam, jeżeli nie przekroczycie Jakiegoś terminu, czy w grze, czy od zakupu, czy, od, czy w tym przypadku od premiery, no to nie ma problemu ze zwrotem. Sony ma dużo bardziej restrykcyjne zasady i praktycznie nie przyjmuje zwrotów. I tam dużo osób się odbiło od tej deklaracji Redów, że będą przyjmowane te zwroty, a Sony odrzucało je. No ale jakby po tym ogłoszeniu, że, że wycof wycofywują wycofywują grę Nie, ze sklepu. Wycofują. Wycofują grę ze sklepu. No to jakby akceptowali te, te wszystkie zwroty. Program zwrotów potrwa do 21 grudnia. Dzisiaj, czyli, czy wczoraj nawet, czy 19 grudnia został wydany hotfix 1.0.5 tylko dla konsol. Po kilku, po kilkunastu godzinach został wydany na PC. Co ciekawe, ja od startu na Gogu miałem taką informację, że, że patch jest dostępny na PC. Dopiero jak wchodziłem w ten link, to okazywało się, że nie jest. Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie ten patch sprawia dodatkowe problemy. Znaczy, cały czas wychodzę poza mapę i jeszcze mhm. do tego kraszuję. Dzisiaj mi się trzy razy skraszowała gra. A, no, no Więc... no no. A przepraszam, że ci przerwę. Mam uh -huh. wrażenie, że mikrofon ci od, czas, od czasu do czasu totalnie się ogłusza i zastanawiam ale, się... to jest Teamspeak i coś a, z no internetem dobrze. musi no to, być jakiś, no jakiś no dobrze, problem. Yy, no ja, ja chyba mam tego 1.0.5, no to nawet, wiesz, tutaj nie blokowałem ściągania, więc zakładam, że mi się musiało to ściągnąć i zupdate'ować. No ja nie mam problemów, nie? I to, wiem, że to brzmi absurdalnie cały czas, ale, a, ale nie mam. No mam jakieś takie szczęście, że u mnie to chodzi wzorowo i i nie mam, nie mam nic do zarzucenia, grze. No, poza tymi rzeczami, które wiem z zewnątrz. I jakby wierzę absolutnie, że takie problemy się przeróżne zdarzają. No ale ja mam i, i idealne, przyjemne doświadczenie, chociaż oczywiście po tych 150 godzinach mam kilka słów do powiedzenia o wadach i o, o, o takich to, dodatkowych zaletach, o których już tego nie mówiła, myślę, że, to... że sobie mhm. zaraz, zaraz przejdziemy. A ja sobie nie przypominam, wróćmy do, do tego wycofania gry przez sony, bo ja sobie nie przypominam takiego zachowania sony. Oczywiście. Takie przypadki się zdarzały. Chyba najbardziej znanym jest Batman Arkham Knight, wycofany w 2015 roku, czyli już kawałek temu i wycofany po decyzji deweloperów. Nie było i ze Steama, nie był to nacisk Steama. Mm. Szeroki, jakby, szeroka możliwość zwrotów była odpalona też przy Fallout'cie 76, to było rok temu, ale to też było związane z tym na przykład, że tam był pozew zbiorowy i w Australii, australijska komisja konkurencji i konsumentów nakazała Zenimax zwrócić pieniądze klientom, którzy chcą, z, którzy, którzy są niezadowoleni z gry, mhm. e, więc no, mamy pewien... Pewien taki, no nie wiem, czy precedens, no dla sony, wydaje mi się, że, że na pewno. No i tak naprawdę, co to oznacza? No bo dla sony i dla CDP-u oznacza to brak zysków, a nawet straty, bo te zwroty to nie są tylko, no, że nie zarobią, ale też stracą, ponieważ do obsługi tych zwrotów są potrzebni ludzie i są, jest potrzebny czas. Do tego najprawdopodobniej opłaty bankowe. Nie zostaną w pełni zwrócone, więc po prostu ktoś poniesie te koszty. No, najprawdopodobniej to będzie CDP. Pojawiło się masę pytań o kontrolę jakości, o materiały marketingowe, w szczególności o ten zwiastun gameplay zwiastun z PlayStation 4, który jest na, na stronie. YouTube'owej PlayStation. Tam jest chaos w tych, w tych komentarzach. Ludzie są na maksa niezadowoleni, bo, to, bo oczywiście e, szefowie CD projektu zdradzili, że zarówno Sony, jak i Microsoft zaufało im, że na premierę gra będzie wyglądała tak, jak obiecywali, to się nie, nie wydarzyło. Mm -hmm. Więc tak jak Xbox, który ma ogarniętą tą politykę zwrotów, nie, nie wycofał gry ze sklepu, tak Sony nie pozwala sobie po prostu na, na takie rzeczy. No i zastanawiam się, czy to w ogóle wpłynie na przyszłość, na inne gry, czy te problemy, które są związane z certyfikacją, z, z tym chwaleniem się goldem, mhm. czy na przykład być może, bo, bo certyfikacja to nie jest sprawdzenie, że gra super chodzi. Ona ma, tam jest taka ankieta, gdzie wszystko, ona na przykład ma nie wywalać konsoli, gra. Mm -hmm. Ma się odpalać. E, tam są takie bardziej techniczne rzeczy. Bardzo duży nacisk jest zło, założony, złożony na to, żeby nie było znaków innych firm. Czyli na przykład, żeby czasem nie było w instrukcji, jak się, znaczy wiesz, jakby w takim tutorialu w grze, żeby nie były przyciski z Xboxa, nie? Tak, to, tak, tak. tak, tak, tak. I, a pytanie, czy na przykład nie powinno być takich. Jakościowych kontroli, czyli na przykład, czy gra ma na pewno 30 klatek albo 60 klatek, mm -hmm. czy trzyma rozdzielczość. No tak, przydałoby się to niewątpliwie. Wiesz, ja to bardzo, bardzo dużo rzeczy, żeś powiedziała się. Do, 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 do kilku odniosę. bo pierwsze, to, że gry nie ma na, w sklepie na PS4 i na Xboxa One. Znaczy, na I Xboxa X... jest, jest w sklepie, tylko na, na PlayStation, tylko Sony wycofało. A, tylko Sony wycofały, dawno się. Aha, no dobra, dobra. Microsoft nie ma problemu ze zwrotami, zdaje się. Tak. Y więc jakby sytuacja obecna jest taka, jaka, jaka powinna być od samego początku. To znaczy, ta gra nie powinna w ogóle trafić na stare generacje i tyle. Przynajmniej nie w takim stanie. To znaczy, ja podejrzewam, że ktoś tam wśród u, u, u Redów ciągle wierzy w to, że dadzą radę to zoptymalizować na, na starą generację, ale już żeśmy o tym rozmawiali w zeszłym tygodniu, ja mam poważne wątpliwości. Ta gra nie powinna w ogóle trafiać do sklepów. W, 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 tej postaci. I, i, I kolejna sprawa, no jakby cały czas mam wrażenie, że to jest jednak niedokończona gra, nawet na, na pc -cie. to znaczy są, są takie mechaniki, które widać, że są dopiero w powijakach. Takie, takie rzeczy jak interwencja policji, widać, że to nie jest o... nawet jakby... To jest rzecz, tam się... która mnie totalnie, totalnie frustruje. No, 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 to jest, to jest też, też coś, na co zwracam uwagę. Ja nie, nie często mam kontakt z, z, z policją w jakikolwiek sposób, ale oni się pojawiają z nieba po prostu ni stąd, ni zowąd i, i, i biegają za tobą. Widać że, to jest, widać, że to jest jakiś placeholder do jakiegoś poważniejszego systemu, który, który powinien być prędzej czy później zrobiony. Cały ruch uliczny, no to jest bieda straszna, to już żeśmy też o tym wspominali. On jest niedokończony, tam nie ma żadnej sztucznej inteligencji, nie wiem, co tam reguluje tym ruchem, ale jego, jego, no, no, tam jeżdżą samochody, no i tyle, nie? Postawisz im jakąkolwiek blokadę, i nie jeżdżą dalej. Też jestem pewny, że to jest jakiś placeholder, i jest kilka takich miejsc, na przykład to że wygląd postaci nie, nie można go zmienić. Ja przez całą grę wyglądam jak kloszart, nie? A w świecie, w którym styl jest czymś bardzo ważnym i w zasadzie nawet gra była reklamowana przez te różne style, które można sobie ubiór dobrać, żeby wyglądać tak jak bądź kim chcesz, pokaż kim, kim no, jesteś. nie ma fryzjera nie. na przykład. No, no, no fryzjera to nic, no ale te ciuchy to przecież ja wyglądam jakbym ze śmietnika wyszedł, nie? Bo akurat mi pasuje, no, ale, bo pancerze ale, mam mocniejsze. Ale pec, masz też tak jak ja, że jak tam plus jeden do statystyk, to i w kieckę się wciśniesz? No, ja gram teraz babką, więc A. no, bo, bo teraz, teraz chciałem, chciałem posłuchać e, polskiej wersji językowej w, w, w kobiecym wykonaniu i w, i w zagranicznym, i w polskim. I muszę powiedzieć, że polska jest lepsza wersja językowa, zdecydowanie, jeżeli chodzi o głównych bohaterów. E, więc bardzo mi się podoba, ale tak gram raz, raz po polsku, raz, raz po angielsku i, i, i spoko, to mi nie przeszkadza ale nie, w kiecki to nie wchodziłem z facetem to przyznaję nie, jest, jest kilka sposobów na to, żeby, żeby obejść te problemy z, z wyglądem ale też widzę, że to jest taki system, który jest tylko e, taki e, na szybko wrzucony, żeby tylko działał, to, to nie jest taki system, jakiego się spodziewałem, czyli możliwość zmiany wyglądu niezależnie od statystyk nie? to jest coś, co nie wiem, czy to było obiecywane ale to, to się rozumiało samo przez się Wręcz tam jest, taki, jest takie miejsce na, na dodatkowy ekwipunek, który zakrywa całe twoje ubranie. Tylko, że w tej chwili jedyne rzeczy, jakie tam są dostępne, to jakieś takie workowe ciuchy, jakieś tam zabezpieczenie przeciwchemiczne, czy jakieś policyjne do, do, do zbierania śladów. To brzydko, strasznie wygląda. Więc to też też moim zdaniem, to jest niedokończone. I tam jest dużo jest fantastycznych mechanik, ale gra jest nieskończona. To nie jest, to nie jest jeszcze to, Już okay. pomijając problemy z konsolami, oczywiście. Czy uważasz, że na przykład. Czy była, czy w ogóle jeszcze jest taka opcja? No jak widać, Sony z niej skorzystało, żeby mm, wydać ponownie grę na konsolę w przyszłości. Bo mówi się o tym bardzo dużo, że ta gra powinna e, zostać wydana na konsolę wtedy, kiedy rzeczywiście ją dopracują. Nie powinna być razem z pc wersją wydawana. No ja nie wiem, jakby, bo ta pc też jest trochę niedorobiona, ale przynajmniej da się w nią grać. Sensownie. Mm. Oczywiście jest pełno takich przypadków gier, które mają różne terminy, premiery na różne platformy, i to nie jest nowość w tej branży. Pytanie, mm. czy to teraz jeszcze jest sens w ogóle o tym rozmawiać? Czy gracze na przykład, czy gracze konsolowi wcześniej zaakceptowaliby takie, takie podejście? No bo hype był ogromny? No, pewnie byłoby dużo niechęci, tak? Wiemy, każde przesunięcie premiery, każdy, każdy nawet te 21-dniowe wzbudzały mnóstwo, mnóstwo rozczarowania i takich negatywnych głosów. Jakby poniekąd trochę. Gracze, oczywiście to nie jest wina graczy, bo to nie można tak mówić, ale jest duża część ludzi, która bardzo mocno naciskała na to, żeby ta premiera się odbyła. I to nie tylko jest zarząd, który pchał do przodu, ale też, też ludzie, którzy się wypowiadali na Twitterach, na, na, na Facebookach czy na innych social mediach, gdzie ciśnienie było ogromne na, na studio, żeby, żeby grę wypuściło. Oczywiście wszyscy chcieli, żeby gra była gotowa, no, ale to się nie da nie da się pewnych, pewnych procesów przyspieszyć. I myślę sobie, Boże, gdyby nie ta presja, ale to też oczywiście jest wina redów, że ta presja była taka. Ogromna, bo zapowiedzieli grę w kwietniu 2020, więc każdy, każdy upływający miesiąc, no jednak po, pozbawiał ludzi cierpliwości. No to, to, to żeśmy już dawno mówili, że to zdecydowanie za wcześnie, że to, że to było nieprzemyślane i że to było niegotowe, już wtedy absurdalnie. Ale chociaż teraz, jak patrzę, wiesz, ten patch 1.05, ty mówisz, że tobie wprowadził kolejne błędy, to jest, to jest całkiem możliwe, bo one są dosyć znaczy, szybkie te patchy. Znaczy, wiesz, co jakby, ja nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, nie jestem w stanie tego skontrolować. Ja mówię, że dzisiaj od rana. Grałem na tym patchu i rzeczy działy się, no, dużo częściej przede wszystkim wysk wyskakiwałem z mapy i dużo częściej crashowałem się gra. A, no może nie był przetestowany wystarczająco dokładnie. No ja dzisiaj mam, jakby przeszedłem tę grę praktycznie na premierę, natomiast dzisiaj widać, że chodzi ona lepiej i mniej błędów się pojawia, więc tam 2-3 tygodnie wystarczyły, żeby, żeby, nawet co ja mówię, 2 tygodnie niecałe, wystarczyły, żeby, żeby już spaczować grę do, do tego stopnia, że jest wyraźnie lepsza niż była wcześniej, nie? Więc co by było, gdyby, gdyby radzi sobie dali, nie wiem, pół roku czasu na to, nie? Po raz kolejny, mówi nie sądzę, żeby to wpłynęło w jakikolwiek stopniu na, 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 na wersję konsolową, ale to czas pokaże, czy, czy, czy to się da zoptymalizować, czy nie. No, tam, tam jest, ja, ja mam nadzieję, że bo, bo ktoś, ktoś tam, czy to było z Microsoftu, czy z Sony, czy, czy od Redów, bardzo mocno naciskał na... na na starą generację i przekonał wszystkich, albo zmusił wszystkich do tego, żeby tą, tą grę wypuścić w takim stanie. Ja się nie I... zgadzam tutaj z Tobą absolutnie. Od początku, odkąd Redzi zaprezentowali tą grę, o, o, mówili o tym, że ona będzie na Xbox One i PlayStation 4. Tak, nie, nie. To, to nie. To jeżeli robisz grę na daną platformę, mhm. to proces produkcyjny. Powinien być taki, że no, powinna chodzić na tej platformie. Tak, tak. A taki. nie w połowie projektu stwierdzasz, a to ja dorzucę do tego worka wszystko hmm. i, to nie, i to prawie nigdzie nie będzie chodzić. To, no. Nie, nie, oczywiście, ja nie próbuję tutaj przeczyć oczywistym faktom, bo ja też wiedziałem o tym, że ta gra przyszła, ona była zapowiedziana 8 lat temu, pewnie pierwsze prace były jeszcze wcześniej, więc na pewno nawet nie mieli za bardzo opcji myślenia o konsolach nowej generacji, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast, wiesz, kiedy masz taki proces produkcyjny, który jest trudny i tworzysz grę, która jest na tyle zaawansowana, że stare konsole sobie z tym nie radzą, no to gdzieś, mimo tego, że ta decyzja może być trudna i może być źle przyjęta przez ludzi, no to może warto rozważyć jednak wyprodukować tej gry tylko na nowe, na, na nową generację. I wiesz, no dla graczy, którzy, którzy doświadczyli te, tego, tego e, złego wrażenia na PlayStation 4, to też raczej nie byłoby, wiesz, bo co mi za różnica, czy ta gra wychodzi tylko na nową generację, czy wychodzi na wszystkie, ale na starej nie działa. Nie? 4 miliony oczywiście, osób. Że, oczywiście, oczywiście, że powinni powinni redzić, to, jakby, to jest jasne, że powinni to z, zrobić tak jak zaplanowali tak jak obiecywali, nie? Ale jeżeli gdzieś tam po drodze odkrywają, że tego się nie da i, tego, hmm. i każdy kolejny Rok i każdy kolejny miesiąc potwierdza, że się nie da, no to, no to może warto się wycofać. Wiesz, to lepiej już wycofać się i przeprosić przed, niż teraz. Wiesz, jest, jest taka zadyma właśnie spowodowana przez to, że ktoś nie podjął tej decyzji. Niezależnie od tego, czy ona była uzasadniona, czy nie, ja się tu z Tobą zgadzam, ale moim zdaniem nie było innego wyjścia. Gdzieś po drodze nie było innego wyjścia i obecne wydarzenia to potwierdzają. <laughs> nie, nie wiem, co mam ci powiedzieć, no jakby. Bo ja tu nie dyskutuję nie? Z, z Twoimi argumentami, tylko jakby widzę, co dzisiaj, co dzisiaj żeśmy dostali, co gracze na ja PlayStation też dostali. Ja też wiem z rozmów z byłymi pracownikami, i to od mi na pierwszego, że ci, którzy mówią tak, jak ty powiedziałeś, że o, nie da się zrobić albo nie zrobimy, albo mają jakieś. wiesz... Przeciwne zdanie, niż jedyno, jedyne słuszne, to długo nie pracują w CDB. Okej, okay. i to też. też to, wiesz, ale gdzieś jest ta osoba, która podejmuje ważne decyzje. Nie? Kto jest tą osobą, to tego nie wskaże. I mówiłem, że czy to jest ktoś, czy to był dominujący ktoś z Redów, czy z Microsoftu, czy z Sony, no to ktoś tam teraz powinien walić głową w ścianę. Nie? No bo, tak, bo ale pod podjął jakąś decyzję. Sprzedali 4 miliony kopii pewnie więcej na konsolę. Nie wiadomo ile zwrot, nie sądzę, żeby to były jakieś masowe zwroty. Myślę, że to się, za, jeżeli m, uważam, że wysoką liczbą będzie 4, 10%. No, no, to jest no, maks. nie sądzę, żeby to, to, to myślę, było. Myślę, że ludzie ostatecznie mają dodatkową motywację, żeby kupić sobie nową konsolę. No, tak. Ciekawe gdzie. No, czy, <noise> no wiesz, no to możemy <głos> produkować <głos> problemy, to prawda. No. Tak. E, no, ja, ja uważam, że jest Jedno takie sensowne wyjście, znaczy określić jakiś realny, realny tym razem, może, a nie mówić, że o tu za miesiąc, za dwa. No to nie wygląda na wersję, którą da się naprawić w miesiąc, tylko określić jakiś termin i wypuścić przed tym terminem demo, na przykład. Oczywiście, demo to jest najbardziej nienawidzone słowo przez wszystkich deweloperów, bo to oznacza crunch, oznacza po prostu kupę roboty. No ale na przykład takie miasto. Z wyłączonymi tylko wszystkimi questami. Nie wiem, czy to da się zrobić. Oczywiście to jest takie moje gdybanie, ale gracze, żeby w jakiś sposób próbować zetrzeć ten, ten smród, który został, to gracze muszą mieć pewność, że ten produkt, który kolejny raz ta, naprawa tej wersji konsolowej i ten hmm. powrót na PlayStation, no to musi być. Pewny. Znaczy, to musi być coś, że rzeczywiście ludzie dostaną, to powiedzą ok, Dobra, może nie wygląda tak super, jak na pc ale działa, trzyma klatki, i, e, i jakoś to wygląda. Co? Ja mam wrażenie, znaczy, ja, ja mam w ogóle wrażenie, że zważywszy na stan gry i, i te problemy, które nam się wydają bardzo realne w kwestii optymalizacji tego na stare generacje, to może się okazać, że czas, jaki jest potrzebny na przygotowanie tej gry. Na, na przykład na PS4, to już będzie taki momentem, że nikogo PS4 nie będzie obchodziło, bo już wszyscy będą mieli PS5, nie? Jeżeli potrzeba na przykład roku, żeby to zoptymalizować, to kto za rok będzie się tam wiesz, przejmował tym? Oczywiście będzie dużo ludzi, którzy mają starą konsolę, ale już gro będzie miało tą, 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 tą nową, nie? Tak, A i tutaj... co z tymi, Remigiuszu, to ja ci zadam pytanie, Sony obiecywało dostęp kolejnej por porcji PlayStation 5 przed świętami. Mhm. Myślę, no, ale... że w Polsce chyba, no. Mogło z pięćdziesiąt sztuk przyje przyjechać. Nie, no wiem, tylko słuchaj, ty, ty, mnie, ty mnie tutaj, kordę, bierzesz bo, pod... Bo... Ja tutaj ja nie próbuję powiedzieć, co, 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 co lepiej zrobić, albo, albo co, jakie są fajniejsze rozwiązania dla graczy i dla redów, tylko mówię, jakie, jaka jest sytuacja obecnie, jaki jest stan faktyczny. No, stan faktyczny jest taki, że, że ta gra może będzie gotowa za rok, a może się okazać, że za rok nikogo to już nie będzie interesowało. Czy tak się stanie, czy nie, to, to, to nie mam pojęcia. Ale tutaj wydaje mi się, że nie mamy o czym za bardzo dyskutować. Nie? Znaczy, Wiesz co, to... patrząc, na, patrząc na historię, to zwykle ta stara generacja jeszcze przez te dwa lata jakoś żyje. Okej, okay, okej, okay, no w porządku. No to oczywiście, że ja jestem za tym, żeby Redzi dopracowali to, żeby zrobili to na PS4. Moim zdaniem już trochę jest na to za późno, tak czy inaczej. Chyba, że się wyrobią w przeciągu tam w miarę sensownego czasu. Ale, ale no to, to, to wrażenie już pozostało i ono będzie, no niezatarte. Nie, no nie sądzę. Nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło wyglądać dobrze i działać na, na starej generacji. No ale, ale okej, okay. no trzymajmy kciuki, żeby, żeby dali radę. No ja powiem szczerze, że też. Y z tymi wszystkimi problemami, glitchami, błędami ta gra stała się pewnego rodzaju nową rozrywką, bo oprócz tego, że gra jest popularna i grają w nią miliony osób, to mm -hmm. też jakby wszystkie materiały, które są z niej tworzone, jakieś kompilacje, glitchy. Właściwie ta gra stała się trochę, trochę memem i myślę, że to będzie bardzo duży problem, żeby to żeby to odwrócić, tą, tą świadomość, że cyberpunk jest grą zepsutą. Wiesz co? Ja, ja myślę sobie tak. Ja po raz kolejny będę tutaj być może adwokatem diabła, ale ja, ja na to patrzę inaczej. Znaczy, jakby dużym zagrożeniem dla redów uważam, że jest giełda obecnie. Nie? To znaczy, to co się dzieje na giełdzie może być, ja nie wiem, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, jak, jak, jest, jak działają te naczynia połączone w relacji między tym, jak radzi sobie radzą finansowo, a tym jak radzą sobie na giełdzie, no bo wiadomo, że tam wartość akcji spadła, spadła drastycznie. Natomiast wydaje mi się, że te memy i te wszystkie takie negatywne opinie i te filmiki, to, to jeżeli Redzi popracują nad tą grą i będą dawali update, i będą dawali rozszerzenia i będą ulepszać ją i poprawiać, to gdzieś za ileś tam za jakiś czas, za rok, dwa lata, to może być pomnik tego, jak, jak grę można poprawić, do jak dobrego stanu można ją doprowadzić. Wiesz, to żeśmy nie raz mieli do czynienia z takimi historiami, gdzie gra była totalnie do niczego w momencie premiery, a Cyberpunk nie jest aż tak totalnie do niczego. No i potem nagle ta gra zaczyna wychodzić na prostą i sobie radzi doskonale. No tak Takie, takie sytuacje były chociażby no z Falloutem nieszczęsnym, to każdy ma swojego Fallouta, ale Fallout, Fallout już sobie radzi nie najgorzej. Pamiętam, pamiętam, że The Elder Scrolls Online także na premierę miał problemy. Ale teraz gra sobie... No tak, tak, tak. Oczywiście, że tak, ale Cyberpunk też jest do pewnego stopnia grą usługą. Może się stać grą usługą. I No takie są teraz plany. zupełnie nie jest takie. To są plany raczej na multiplayer niż na singla. Multiplayer ma być osobną grą. Tak, tak, ale no multiplayer będzie grą e, usługą, nie? Zbudowaną na bazie Cyberpunka. Ale W jakiś sposób grą? Po, po połączonym z, z Cyberpunkiem? Nie, to będzie osobna gra. No dobrze, no okej. Okay, to nie okay, dostaniesz dobrze, chodzi mi... trybu w, w grze tej multiplayer. Dobrze, no chodzi mi o to, że na bazie tego można zbudować coś, co będzie na, na, na trwałe z nami, nie? No tak, Tam... ale to będzie kolejna gra. Okej. Jezus, Christ, jest ja na wywiesz. miłość boską. Jak wyjdzie ta kolejna gra, to zakładam, że single player będzie dobry. No, w, w, oczywiście, że to będzie inna gra, ale to będzie cały czas ten sam świat. Nie? To, czy będziemy chcieli na, na niego wydać pieniądze, będzie zależało od tego, jak Redzi poradzą sobie z Cyberpunkiem. To się, to się w jakiś sposób łączy. Przypominam sobie No Man's Sky, który też był miał bardzo fatalne opinie, zresztą uzasadnione, i jakoś wyszedł z tego, więc mam nadzieję, że, że, że Redzi będą mieli czas, żeby to wszystko poprawić i żeby zrobić z tego świetną grę, i że za 2-3 lata wszyscy będą mówili, jaki to w ogóle cudowne i Kultowe dzieło pozostało z nami do dzisiaj, a te kontrowersje nawet właściwie mogą spowodować, że jeszcze głośniej jest ogrze, jeszcze jest większe zainteresowanie. Nie? No powiem no Ci więc... tak. Ja mam 60 godzin na PCC i, i nie będę ukrywał, że dalej zachwyca mnie i, i zaskakuje fabuła. Skończyłem wątek główny. Zaprzyjaźniłem się o dziwo z walką i, i, i z kradaniem, slash hakowaniem, i dużo, dużo satysfakcji mi to działa. Bawię się świetnie. Mhm. Bawię się świetnie. Te wszystkie plusy nie y, przesłaniają mi w jakiś tam stopniu minusy. No, poza dzisiejszym dniem, bo dzisiaj to już po prostu była masakra. Trzy razy crash to jest za dużo trochę dla mnie. No ale tak, no, ale jest, jest. Ja czuję, że tam jest ym... Tyle rzeczy, takich braków tam na przykład Nie ma w ogóle kradzieży, nie ma motocyklu w mieście. Poza tobą, tylko ty w całym mieście masz licencję na. Um... Ale jak, jak nie ma kradzieży? Jakich kradzieży? No. No w sensie, że bierzesz wszystko sobie coś, nikt nie powie ci, że o nie Ja w tym sensie, mi że tutaj. ludzie nie reagują. Tak, tak, tak nie to, reagują. Jest, to jest ten, ten, ten tak, tak niedarobiony AI w ogóle nie zwracają uwagi tak, na. Nic. E, brak wpływu. Uszkodzenia na samochód, na model jazdy. Tego też nie zauważyłem jakoś specjalnie. A, no to trudno, żebym. To, tego akurat nie wymagałem, ale owszem, mogłoby być pewnie. Tak. Dość mało dla mnie. Oczywiście to jest moja prywatna opinia. Satysfakcjonujące zakończenie gry. Jeszcze do tego ja miałem takiego glicza strasznego, że koniec gry, tam już wiesz. Bohater odchodzi w. To parafrazuję oczywiście. Bohater odchodzi w stronę zachodzącego słońca i ma minę taką. <grym> <laughs> Państwo na Spotify nie widzą, nie ale mam buzię otwartą szeroko. Tak. Do tego romanse. Ja w poprzednim odcinku naszym chwaliłem grę za te romanse, bo, bo naprawdę jest to świetnie zrobione. Tylko one się kończą na seksie. Seks i koniec, jakby. Nie, nieprawda. Ja nie mam nie mam żadnych... po seksie jeszcze składasz bazeliszka, jeszcze się zastanawiasz czy odjechać no tam, z tam nimi... dwie, dwie misje to się kończy, potem nie masz żadnych absolutnie możliwości kontynuowania tej relacji. Bardzo no tak, tak, no tak, dla mnie. nie możesz ale... prywatnie. Jestem Teraz będę robił z Judy, dlatego zrobiłem też postać kobiecą między innymi. To jeszcze, jeszcze się wypowiem. Ja Miałem wrażenie, oczywiście, że mogłoby być więcej i mogłoby być lepiej. Ja podejrzewam, że nawet pomysły na to były, tylko gdzieś tam w pewnym momencie nastąpiło odcięcie pewnych mechanik. No, mi też się wydaje, że to, że to, jest, to, to jest duży problem. No ale to sobie zaraz zobaczymy. Co jeszcze. Ja uważam i po, powiedziałem to na początku, nie byłem tego pewien, ale po, podtrzymuję to, czyli brak. Mocnego wpływu na historię. I serwis y, PowerPix Pix, Pix, mm. opublikował materiał o e, wpływie dialogów na rozwój historii w Cyberpunku. No i oni tam podliczyli: 2% dialogów ma wpływ na fabułę. Pochodzenie, a, a, czyli na. Policzyli, bo to jest w ogóle fajna wartość, 2%, nie to się wydaje tak mało. To mi się przypomina. Oni rozkładają to... każdą misję na, na detale. Może sobie. Ja może zalinkuję ten ten. No dobrze, artykuł. dobrze, ale, ale ile jest dialogów w sumie? Napisali tam? Tak, a znaczy, nie, nie, znaczy w sensie dialogów, czyli linii dialogowych, liter? No, nie, oni nie, czy... napisali, że 2% jest dialogów, nie? 2% mhm. wpływa. No to ja się pytam, ile dialogów? Z ilu to wyliczyli te 2%? Z wszystkich dialogów. No że... a tych wszystkich dialogów ile jest? 100 tysięcy? Ale w jakim sensie? czy znaczy, no. nie wiem, nie masz za bardzo dialogów na przykład z, z nie, nie, ludźmi na ulicy. To, bo nie, nie, chodzi mi o to tak. jeżeli przedstawiasz taką wartość, 2%, to, to, to jasno wskazujesz, że to jest mało. 2% to jest mało. Nie? Ja no. się zgadzam: 2% to jest mało. Ale czekaj tylko chwilę, trzeba czekaj, wiedzieć, czekaj, czekaj, jak czekaj, wygląda tu ja 100%. To jest, żeby... Tutaj za, za chwilę zamknę, to, Bo ten argument rozumiem, on mm -hmm. jest jakby okej, okay. okay. ale oni zrobili każdą misję opisali po kolei. I napisali, czy wybory w tej misji mają wpływ, Czy wybory w tej misji mają wpływ na tą misję. Mm, okay. I tam prawie no mało co ma wpływ. Tak, tam, to się e, zgadzam. To e, tak, tak. Ja nie lubię takich statystyk i takich procentów, natomiast zgadzam się. Tak i może to... być to zafałszowane. To jest bardziej mm -hmm. gra, to jest bardziej przygoda, którą przeżywasz niż kreujesz. Do pewnego stopnia. Tu widzisz to. Też, Mi, też dla mógł... mnie to nie jest wada. Zupełnie. Tak. Okej, okay. ja też, też nie traktuję tego jako wadę, i, i, i w zasadzie nie mam nic przeciwko temu, że prowadzimy dyskusję taką trochę yy, go, go, gorętszą. Chciałem powiedzieć, że tak, yy, że bardzo dobrze rozumiem, kiedy w głównych misjach fabularnych te wybory są w niewielkim stopniu istotne. To znaczy, ta, 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 te wybory są pozorne, ponieważ dzięki temu można tą linię fabularną poprowadzić i nie ma tylu rozgołęzień, więc w związku z tym jest mniej trochę pracy przy tym. I, i do tego się przyzwyczajam i nawet nie miałem wielkich oczekiwań, natomiast moje oczekiwania w odnośnie wyborów dotyczą otwartego świata i tego, jak ja się bawię. I, i to, są, to są takie rzeczy, które właściwie nie wynikają z dialogów, ale z tego, jakie decyzje podejmuję. Ja mam taki jeden przykład sobie zapamiętać, Pamiętałem bardzo ciekawej misji pobocznej, która jest totalnie gdzieś od fikserów i jest, jest przypadkowym znacznikiem na mapie. I tam masz taką sytuację, że jeden ziomek przegrał w karty swoje oko. I w związku z tym chciał to oko odzyskać i taki fikser dostał zlecenie, żeby to oko odzyskać. Nie? I teraz tak, można było jakby rozwiązać to na, na kilka sposobów. Można było tam wejść i rozstrzelać wszystkich, wziąć oko. Można było zrobić to po cichu i wziąć oko, ale można było też wejść tam, włamać się, nie zabijając nikogo, Otworzyć siłowo drzwi i wyciągnąć to oko i wyjść zauważonym. A jeszcze co innego, jeżeli nie byłeś wystarczająco silny, to mogłeś sobie podejść do komputera, sczytać pliki, na podstawie plików zaszantażować barmana w tym klubie i ten barman ci oddawał to oko, mówiąc, że więcej się tu nie pojawia. Nie? Więc to są takie wybory, takie decyzje podejmujesz, bo tam można sobie pozwolić na więcej swobody. Natomiast przyznaję, że ja tak nawet byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że to były takie wiesz, takie poważne wybory jak w Wiedźminie 2, gdzie tam fabuły się rozgałęziają i tak dalej, i tak bo to by, wiesz, przy jednym przejściu miałbyś tylko bardzo ograniczoną ilość rzeczy, które zrobili, nie? Fajnie by było, gdyby, gdyby było więcej takich decyzji, ale myślę, że, że w ogóle ta, 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 to takie powiedzenie, że że nasze decyzje albo to, co robimy w grze, w wyraźny sposób kształtuje świat, to jest coś, co, co deweloperzy reklamując swoją grę używają nagminnie, ale nigdy żeśmy jeszcze tego nie dostali. I Cyberpunk akurat nie jest pod tym względem inny. Jedyna gra, gdzie naprawdę wybór ukształtował fabułę, to był Wiedźmin 2. Ja nie potrafię sobie przypomnieć jakby innych gier, które robiłyby to tak dobrze. Z tego, co pamiętam w The Last of Us, były takie historie, że tam duże elementy, gier, duże elementy, tam mapy, czy coś mogłeś zupełnie pomijać i. Tak, tak. No ale to, jest, to, jest, to nie jest nic nie po prostu były tam elementy otwartego świata i mogłeś ten otwarty tak. świat olać. Nie? Ale ja muszę z tobą się zgodzić tutaj, że wolność jest w tej grze, ale ona się rzeczywiście objawia w czymś innym niż, niż ta główna oś, oś fabularna. Mm. I, i, i te, no ja sobie teraz zrobiłem takie wszczepy w nogach, o których ty mówiłeś, i tam sobie skakam, i, i, i dużo więcej mam możliwości. Tak, tak, tak. Podwójny skok. jest Na w przykład, ogóle bardzo często mogę przez y, blok przeskoczyć środkiem bloku i wypaść za mapę. Aha, a, a to, 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 to jest faktycznie doskonałe możliwości. Ale tak jak mówię, mi liniowość tej fabuły nie przeszkadza. Ja jestem świadomy tego, że ciężko y, wzbudzić. Tak, tak wysokie emocje w pełni pole oddając jakby decyzję... Yy... To musi być trochę film na jakimś etapie. Tak, znaczy to jest po prostu historia, którą ktoś yy, opowie i ona może się zmieniać w jakichś tam minimalnych stopniach, mm -hmm. odnosząc się do twoich poprzednich decyzji, czy... Ale to są minimalne różnice. To raczej Właściwież... kwestia jak, że bardziej jeszcze to może wpłynąć na nasze emocje, niż to jakby była zupełnie jakby taka wolność, która też jest ciężka, myślę, do... Hmm... wytworzenia. Ja powiem, powiem jeszcze tak, że, że do pewnego stopnia to jest, to, jest to, to co mówimy jest zgodne z prawdą, że faktycznie to jest liniowe, ale wydaje mi się, że tam jest kilka takich rozgałęziń, które są dosyć przyjemne i zauważalne. Przede wszystkim to, że dostajemy trzy różne historie na początku, to one jest, jakby już sam początek jest zupełnie inny. On, to jest bardzo krótki, on praktycznie jest niezauważalny tak, w całości, jest prolog, więc... ale jest inny plus nasze rozmowy podkreślają nasze, naszą przynależność, na, na, nasz ten background, więc to jest, to jest w miarę ciekawe. Po drugie, ja Dochodząc do. Bo, bo jedną postacią tylko skończyłem grę, pozostałe mi się bawię w otwartym świecie, no to miałem trzy do wyboru y, zakończenia. I to one się wydają skrajnie różne. Jedno, jedno zakończenie było z Panem, a drugie są, zakończenie czy... było z Johnem, a trzecie mhm. było za Rasaką. Więc ja wybrałem tylko jedno. Jestem ciekaw, jak wygląda Wybrałem to z Johnem, byłem, byłem bardzo ciekaw tego. I jestem, jestem ciekawy, jak, jak, jak się różnią między sobą te zakończenia. Pewnie mógłbym to sprawdzić, ale też nie chcę sobie spoilerować, chcę to przeżyć. No to jak jesteśmy na końcu, to ja mam jeszcze jedną pretensję trochę do gry. I z jednej strony to rozumiem, a z drugiej strony no, grami obiecywała na tej misji kończącej, ob, obiecywała mi, że wrócę do świata, który już będzie po tej misji. Aha. No, bo, no, no to jest strasznie słabe, że tego. Że to, też mi się to nie podoba. Ja rozumiem, że, że to wynika z zakończenia, ale. Tak, tylko że jakby za dużo jest rzeczy, które zmieniają się w finale, za dużo jest w, w misjach wszystkich. Tak. tak. Więc ja tak. oczywiście to rozumiem, ale też. Jakby to, że gra mi jasno mówi, mhm. że ja wracam tam i że to się, i że zmienią się pewne rzeczy, a potem. Pu, l, 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 po prostu wczytuje się save przed ostatnią misją tak, i świat tak. jest bez tego zakończenia. Okej, okay. znaczy ja rozumiem tą decyzję, ona jest pewnie no dzięki temu, najbardziej skuteczna no, dzięki i temu najmniej pracy pracowa... potrzebujesz, tak, tak? Bo tu trzeba byłoby połowę misji zmieniać pod to, czy ją rozgrywam po. Po tej ostatecznej, tak, czy. Tak, tak, tak. tak. No, mogli, mogli znaleźć jakieś takie bardziej uniwersalne rozwiązanie, które spowodowałoby, że te misje by się nie zdezaktualizowały. Zde zde Przecież ja uważam, że, że można byłoby to zrobić takim twistem małym. Mhm. Okazu, o, wiesz tam, no nie, nie będę mówił, bo nie będziemy spoilować, no, 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 więc jakby no. ten. Ale e... też, też mi brakuje tego, żeby świat odwiedzić. Wiesz, ja w ogóle liczyłem na to, trochę naiwnie, bo wiedziałem, że tam dużo rzeczy brakuje, ale liczyłem na to, że dostanę. Jakoś, że się przeskaluje ten świat do mojego maksymalnego poziomu po zakończeniu gry, bo muszę przyznać, że mimo teraz, gram na, na najtrudniejszym poziomie trudności, no to jest, to jest łatwo, strasznie łatwo jest. Wiesz, to jest. To jest tak, że jest kilka mechanik, które totalnie rujnują grę, na przykład te ikoniczne bronie, które są tak, tak przegięte, że, że. Potężne, potężne. No, no i to, to też mam taki. Ja w ogóle mam taki challenge, gram tylko broniami na, niebieskimi co najwyżej, bo o, jak powyżej tego jest za łatwo. Już no i trochę jest. Polecam. Graj padem, jest trudniej na pewno. bo jak ja widzę, już, jak ludzie ludzie grają. Sobie rękę obetnąć. <laughs> A bo nawet klimę odpal na maksa i w samych majtkach siedź. <laughs> No, nie, no, widzę, widzę jak łatwo, łatwo robi się, wiesz, headshoty myszką, a jak trudno padem, no to no. okej. Okay. Um, jeszcze dzisiaj się okazało, że savey ulegają destrukcji. Jeżeli masz savea powyżej 8 MB, to może, może możesz mieć kłopot. Dotyczy to raczej graczy z dużą ilością godzin i z bardzo dużą ilością rzeczy w ekwipunku. Tak, ja kasuję hmm. na bieżąco wszystko. No już no dawno, tam. bo ja lubię mieć porządek w bagażach, więc nie Zrobi problemu. Zrobiła się, ja też, więc u mnie 5 mega zajmują maksymalnie. Sprawdziłem sobie dzisiaj, bo myślę, o nie, jak to tam wiesz, no. totalnie się psują. I ciekawe jest to, że. Tam gdzieś na necie ktoś napisa... ktoś wrzucił screena, jak mu Gogo odpowiedział, i tam, gdzieś tam z Goga napisał, żeby tyle nie zbierał rzeczy. Po prostu, roz... <laughs> trochę to szanuję, ale no, w obecnej sytuacji PR-owo nie jest to może najlepsza rozgrywka. Słuchaj, przechodzimy, jakby. Ja, ja powiem szczerze, i teraz tak podsumowując y, moją opinię tej grze na mocnym pc po tych 60 godzinach. No, to dla mnie to jest gra roku. Na pewno. Mimo tych wszystkich błędów, mimo że się tak wkurzam na tą grę, że chciałbym jej dać po prostu tam 2 na 10, albo ostatnio miałem takie coś, że rozmawiałem z ziomkami i mówię im, że jak miałbym ocenić, próbować ją wrzucić w tą skalę od 1 do 10, to bym jej dał teraz 7, potem myślę, że znowu, że 8. Mhm. Bo to dużo rzeczy się tam zmienia. No i ja jestem zachwycony, jak to wszystko. Sumarycznie bardzo mi się podoba, ale to też jest taka gra, która nie znam gry, która by mnie tak wkurzała po prostu. No, ja. Znaczy, potwierdzam to, co mówisz bez wkurzania. <laughs> Tylko wiesz, ja, ja w ogóle jestem zaskoczony tym, że, że gameplay jest taki przyjemny. Ja mam tak, że czasami sobie usiądę i mówię: Dobra, jeszcze jeden znacznik, nie? No dobra, to ostatni. Albo to ostatni, bo już tak przyjemnie się tam strzela i w ogóle tym kataną się i skrada się, i, i jest, jest, jest tam zaskakująco to grywalne. Ale ja też czuję, że to mi się zaraz po tych 60 godzinach skończy, bo tam już wszystkie te główne misje poboczne zrobiłem mhm. i zostało mi parę z 10 kontraktów, które się bardzo szybko robi. To są zwykle misje nieprzekraczające pół godziny. Mhm. Yy, więc ja za muszę czym te my, kontrakty, bo ja to... cały czas te kontrakty jakoś pomijałem. Mam no mam o, to, mam to mam. są takie super proste misje. Yy, a, jeszcze jedną rzecz. Wiesz, co też mi się nie podoba, to że yy, za dużo jest takie: idź tam, że tak cię prowadzi po, po, do konkretnego punktu. Mm -hmm. No wolałbym, żeby trochę było to... no Valhalla trochę lepiej to robiła na pewno. Okej, okay, okej, okay. no ja tam nie zwróciłem na to uwagi, to... No, ale to już nasze opinie, to znacie dosyć dokładnie, no. one się chyba nie zmieniły do ostatniego odcinka. Nie, nie, u mnie też się nie zmieniła. Porównanie do GTA, proszę Państwa, to jest taki wątek, który pojawia się bardzo często i... Mm, i dużo osób porównuje tą grę do GTA. Dużo bardzo osób oburza się na to i mówi, że to jest bezsensowne i churdur, to jest zupełnie inna gra niż, niż GTA. I ja mam z tym z tym pewien problem, bo jak im dłużej gram w tą grę, im dłużej sobie przypominam bo sobie posiedziałem, przypomniałem sobie pewne wypowiedzi twórców. No chyba mamy to samo wspomnienie, to zaraz to opowiesz, to ja cię powiem, czy... No to wydaje mi się, znaczy, że w tym obecnym stanie ta gra jest bardzo podobna do GTA. Tak, tak, to prawda. My żeśmy, jak byliśmy wtedy w Warszawie, na Wiedźminie 3, przed premierą jeszcze, to... W Krakowie. To W Krakowie. To pamiętam, że deweloperzy bardzo się ciepło wypowiadali na temat GTA, że to było tak, że nie wiem czy to było przed premierą, czy już po, że bardzo tu, tu. czekali na premierę GTA 5. Jakby też w odniesieniu do tego, czego mogliby się nauczyć, nie? że to jest to jest jakiś taki wzorzec do, do, do naśladowania, do, do, nie, nie tyle do takiego bezmyślnego powielania, ale to jest coś, co kiedyś chcieliby zrobić. I, i, i ja też im, im dłużej gram, tym bardziej jestem przekonany, że cyberpunk jest bardzo, bardzo blisko GTA. On jest wzbogacony niewątpliwie o te mechaniki RPG, które działają cholernie na plus, ale całe to, 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 to budowa świata, to jak działa miasta, ta policja... No to samo miasto, tylko. No, do to jest uniwersum. Jest, jest, jest tam mnóstwo, mnóstwo w, wspólnych punktów I, i, i powiedziałbym, że nawet to, to gameplayowe porównanie wychodzi zdecydowanie na korzyść Cyberpunka, o tyle na przykład już, już te algorytmy związane z funkcjonowaniem miasta są totalnie niedorobione. To jest wiesz też tak, zastanawiałem się dzisiaj, jak, jak się szykowałem do tej rozmowy, że, że w, wydaje mi się, że Redzi to jest niewątpliwie fenomenalna firma i mają świetnych ludzi, ale jeszcze nie byli chyba gotowi na to, żeby zrobić swoją wersję GTA, w sensie się takim, że jeszcze brakowało im właśnie tej wiedzy odnośnie jak te algorytmy urządzić żeby to miasto jakby nie tylko pozornie żyło ale faktycznie, żeby coś tam się działo nie? I, i to jest jakaś wiedza, no ale to jest cyberpunk jest jakimś doświadczeniem następnym razem będą wiedzieli pewnie więcej, no gdzieś tam się, się muszą różne rzeczy wydarzyć po drodze, żeby, żeby osiągnąć ten poziom wiedzy, jaką się Rockstar może pochwalić pod wieloma względami cyberpunk jest lepszy pod pewnymi względami jest, jest jakby brakuje tam wiedzy albo zabrakło czasu znaczy, żeby, to, żeby pro, pro, to ukończyć. Moim zdaniem, no niestety produkcyjnie to nie jest ta liga. I tak jak fabularnie, mhm. no dla mnie ta historia, która była totalnie epicka w Red Dead Redemption 2, mhm. bogata, no cudowna. No to, je, no to cyberpunk jest na poziomie, jaki czasami przerasta. Mhm. Ale produkcyjnie, no to wiesz, jakby GTA miało mnóstwo drobnych mechanik tak, tak. i też GTA było światem, gdzie wszystko, no może nie wszystko, ale dużo rzeczy mogłeś zrobić. Gdzieś jakiś pojazd mogłeś sobie wsiąść pojechać, nieważne czy to był wielki samolot czy wielka ciężarówka. W cyberpunku te największe ciężarówki, które stoją na budowach są atrapami możesz sobie wsiąść, nie możesz pojechać. Ale to właśnie, że ta gra miała ogrom tych rzeczy, te wszystkie rzeczy były w tym worku i może nie były najlepiej na świecie zrobione, bo nie sądzę, żeby ktoś powiedział, że GTA 5 ma najlepszy model strzelania w grach, albo model, najlepszy model jeżdżenia samochodem. No nie, ale żadna z tych ogromnej ilości mechanik i funkcji nie była zepsuta. Tak, tak, tam bardzo dobrze współgrały ze sobą te rzeczy tam można było robić przecudowne prze, prze i niezwykle zabawne zresztą rzeczy w tym, w tym, w tym GTA, bo to, bo to wszystko funkcjonowało razem, w powiązaniu. To było bardzo, bardzo powiązane. W cyberpunku wiele mechanik jest takich, które fajnie współdziałają, ale jest kilka takich, które totalnie nie pasują do, do reszty. Jakby ich nie było, jakby wyciąć ruch uliczny, jakby wyciąć ludzi, jakby wyciąć policję, to nic by się w tej grze nie zmieniło. To są takie rzeczy, które są tylko tak, takimi... No właśnie, atrapami, atrapami. Tak, i też ja trochę nie zgadzam się z tymi opiniami, że ktoś mówi, nie, to jest gra RPG, tutaj chodzi o, wiesz, o fabułę, te inne rzeczy nie są ważne. No to jest też gra komputerowa, gra wideo. Nie, nie, no. Są ważne. Jeżeli, jeżeli w grze jest jakaś mechanika projektowana, no to niech ona już będzie zaprojektowana dobrze. Nie? Oczywiście ja, ja też to, to jest coś, co dla mnie jako gracza się broni, bo w związku z tym, że to jest gra RPG, a ja podchodzę do niej, także staram się wczuć w tą postać, to unikam takich zachowań, które by mnie wybijały z imersji. Czyli poruszam się, przechodzę na zielonym świetle, zatrzymuję się na skrzyżowaniach. To są takie, takie rzeczy, które, które mi są potrzebne y y y y jako graczowi, i dobrze się z tym bawię, ale jestem też świadom, że, jak na przykład gdzieś mi się spieszy, albo chcę coś przyspieszyć, jakąś podróż, no to widzę takie te, te, te braki, nie? Widzę te braki w funkcjonalnościach, ale mam takie przekonanie, że to jest coś, co jest przed nami dopiero, że to jest coś, co zostanie wprowadzone i mam nadzieję, że radzi będą mieli na to czas. Yy, obietnice. Słuchaj, jeszcze a, a propos tego GTA, bo to jeszcze wrócę do tego, no w pewnym momencie też gra była. Reklamowana w bardzo podobny sposób. Jeden, po, po jednym. Tak, tak, przez pryzmat tego miasta, przez taką sprawę. Tak, tak. Podobny, podobny zwiastun był. Na wykopie. Pozdrawiam, wykopki. Pojawiła się taka um, taki kalendarium cyberpunka. Bardzo dobrze zrobione, muszę przyznać, że siedziałem dzisiaj nad tym i sprawdzałem, czy tam nie ma jakichś takich głupotek, ale wszystko tam się po prostu zgadza. I, i ty, bo 2012 roku zebrał informacje, które podawali um, i obietnice. I na przykład w 2012 już była informacja, że gra ukaże się na PS4 Xbox One, że mhm. część zespołu już zaczyna pracę i tworzą pierwsze modele do gry. Mm -hmm. Co ciekawe, wracając do, do, do tego rockstara polskiego, w 2016 Marcin Iwiński za wzór, powiedział, że za wzór stawia sobie studio Rockstar Games i woli, aby jego studio włożyło więcej pracy w grę, którą potem będą, która potem będzie zapierać dech w piersiach i zostanie w pamięci na długo, a nie tylko zostaje wydana w najlepszym okresie sprzedażowym roku. Oh, o, Teraz, wyciągają, teraz wyciągają wszystkie, wszystkie jakieś takie, takie rzeczy. Na E3 w 2018 było powiedziane, że będzie strzelanie podczas jazdy, gdzie wtedy samochodem będzie AI kierować, czy bieganie po ścianach, potem się z tego wycofywali. Na Gamescomie było powiedziane, że w 2018, że gra jest grywalna od początku do końca. I też, ale nie wiem czy to było na Gamescomie, ale wtedy też z twórców padło, że celem, celem firmy jest, aby cyberpunk był nie mniej dopracowany niż Red Dead Redemption 2. O, no, to no tutaj nie akurat nie, nie pykło. W 2019 ogłoszono, że gra będzie chodzić 4K w, dla Xboxa One X. To też jest nieprawda. O Jezu, to jest bardzo, to jest bardzo tam czy tam, jakoś panią o, Ogłoszone mocno. też, że będzie można pływać i nie zabraknie aktywności z tym związanych. Ja na razie miałem jedną misję pod wodą, nie wiem, mhm. czy jest więcej? Ja też jedną tylko miałem. Woda czasami, mu nie czasami jak jest, nie zanurkujesz, to możesz trupa znaleźć i w tym trupie jest drzazga, która ciekawą historię opowiada. Szkoda, że jak się strzela do wody, to ta woda w ogóle nie reaguje, na przykład. No, e. Ciekawe. Powiedziano też, że cykl dnia i nocy ma mieć wpływ na rozgrywkę. Na przykład, mniej strażników w nocy. I na przykład będą, z, będą ulegać zmianie niektóre sceny fabularne. Ja mam tak, że ja zaczynam jakąś misję w nocy. Raz, raz miałem tak, że zacząłem misję w nocy i gra mi się przestawiła na dzień, bo taka była potrzeba tej, tej misji. Ale nie tak, że ja kliknąłem, czekaj, mm -hmm. tylko po prostu się to wydarzyło. Aha. Nie no, ja miałem, ja miałem inną akcję, to też zapomniałem prawie o tym, ale mi podczas jednej misji się chyba trzy razy doba zmieniła, a w sensie nas na każdym skrzyżowaniu były. I teraz najważniejsza deklaracja z 2019. Policja będzie reagowała na działania graczy. Nieważne, gdzie ten gracz będzie. Nie, oni Stom... bardzo reagują, ja czasami przejadę przed policjantem i on się na mnie rzuca, wiesz, zrobiłeś Ale mi krzywdę. Nie? Jak cię gonią, wystarczy wejść do samochodu i przestają cię gonić. Aha, no, no to te mechaniki są tak, to, to powiedziałem na początku. <laughs> I uwaga, twórcy starają się, aby przypadkowi NPC byli jak najbardziej zróżnicowani, jak to możliwe. A to akurat się zgadza, powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że gdzieś w jakiś sposób randomowo są dobierane ciuchy na przykład, bo dwa razy tą samą scenkę przechodziłem, raz wczytałem Save'a i dziewczyny, które stały przy samochodzie i tam próbowały nęcić klienta, to miały inne ciuszki niż za pierwszym razem. Więc... Bo tam wystarczy, że się odwrócisz i nowe modele się ładują. <laughs> w 2020 Adam Badowski poinformował, że gra jest niemal ukończona w marcu. W czerwcu podano też, że tysiąc postaci niezależnych będzie miało zaprojektowane dzienne aktywności. No, no, czy chodzenie, chodzenie w kółko na obszarze jednej ulicy tak, to, tak. Jest ten, to jest. To, to tak. też słyszałem, ale wydaje mi się, że to nie zostało dotrzymane. Że, że no, w sensie... wiele rzeczy, jak widzisz, nie zostało mhm. dotrzymanych. Tam powoli wychodzą takie konkretne, że z tym chciwość zostawiamy innym. Nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie, był taki slogan, na którymś no, 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 e eee, Autopromocyjnych, PR-owych teraz, teraz hit, który się moim zdaniem spełnił. E, w 2016 e, mm, Iwiński powiedział, że marzy mu się, aby Redzi byli jednym z czołowych studiów obok takich gigantów jak Blizzard, Valve czy Bethesda. <laughs> o Jezus. No, jakby no, no, no. te zna, to już na pewno to jakby nie ma tutaj wątpliwości. Często w dyskusjach o cyberpunku pojawia się Fallout 76, więc jak najbardziej. No trochę trochę niezasłużenie, ale to, to wszystko zależy od tego, na czym grałeś, Bo faktycznie jak grałeś na no, starej generacji. Wiesz to... co, ja mam, ja mam taką pretensję bardzo dużą. Najbardziej mnie wkurzają czy filmy, czy gry, które mają ogromny potencjał, i to zostało gdzieś zniszczone, gdzieś. To jest dla mnie takie. Znaczy, wiesz to ten, jest mi to przykro tak... po prostu no nie, nie, ja Mimo, no się że to zgadzam, z, 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 zgadzam się z tą, wiesz, wydaje mi się, że ten potencjał jeszcze nie został zatracony tak, tak kompletnie, w związku z tym, że że no, zobacz jak długo Redzi wspierali na 3, nie, myślę, że cyberbank dobrześmy wiele razy mówili, no to jest bardzo da, dalekosiężny plan więc, no, tam co jakiś czas to wszystko będzie, to nie jest żadna próba obrony czy coś, nie, to jest raczej takie to są takie słowa pocieszenia do mnie, do Borysa i do innych graczy którzy liczą na więcej, no no, ja powiem Ci, że, że trochę, trochę mi jest przykro, bo rzeczywiście, jak, te, jak gram w tą grę i, i, i widzę już ile tam jest napracowań, ale też widać, ile brakło, mhm. to, to rzeczywiście była ogromna szansa na to, żeby po raz kolejny, powiedzieć nie trójce w pewien sposób rzucić świat na kolana mhm. i coś nie, absolutnie nie zagrało. No. Nie wiem, no jakby wydaje mi się, że zawsze w game devie po takich, takich aferach na, nachodzi jakaś zmiana. Nie wiem, czy w CDP też tak będzie. Są różne informacje, różne plotki, że jakby morale dość niskie. Tu się nie dziwię, bo część tego hejtu wylewa się bezpośrednio w stronę deweloperów, no którzy. Nie, nie zawinili. Nie, zawinili. To nie Chociaż mój kolega, nasz wspólny kolega Tomek wymyślił taki, taki żarcik, że patrzcie, deweloperzy, jak marketing dobrą, ro, dobrą robotę odwalił, a wy no, nie doścignęliście ich poziomu po <laughs> Wiesz więc... co, to jest chyba, chyba najgorszy, naj, najgorszy, błąd, jaki został popełniony, to, to go popełnił Keanu Reeves, ogłaszając do premiery, wiesz. To on jest winien. Ja się pytam. Może dostał <noise> skąd on pochodzi? To <noise> jest lepsze tłumaczenie. Lata musimy wiedzieć. No to jest. No, no tam... Pierwsza zapowiedź premiery. To, była, to, był, to był najgorszy błąd, jaki popełniony został w całym w ogóle tym marketingu i potem już tylko domek z kart się sypał cały czas, coraz bardziej i coraz bardziej. Oczywiście, wiesz, pewnie marketingowo to i tak zagrało, w sensie, bo to, bo to przyniosło skutek i to się sprzedało i teraz oczywiście możemy psioczyć i, i, i odczuwać smutek i, i rozgoryczenie, no ale, wiesz, jakby tak w, w ocenie marketingu to pewnie, pewnie okej, okay, nie? W, takim, w takiej bardzo surowej, ale za zakładam, że długoterminowo, no mam nadzieję, że tam wygrają takie, takie, takie długoterminowe myślenie, że to był błąd, którego nie możemy powtórzyć i że teraz trzeba pracować nad tym cyberpunkiem i że, że trzeba zmienić trochę podejście do tego. Wiesz, dla mnie też jest ważne w ogóle studio i jego podejście do gier, bo możemy teraz krytykować i jest dużo takich głosów bardzo negatywnych odnośnie Redów, że to kolejna firma, która udowodniła, że po jakichś tam sukcesach stoczyła się i chodzi im tylko o pieniądze i są gotowi kłamać, żeby te pieniądze zarobić. Natomiast ja mam cały czas, cały czas takie mam wrażenie, że Redzi reprezentują jednak zupełnie inny poziom niż, niż bts niż, niż Electronic Arts, i to jest, jeżeli im się nie uda przetrwać z takim nastawieniem, że robimy jak najlepsze gry i, i sprzedajemy je w sensownej cenie i nie robimy jakiejś tam ultra-wersji, mega-wersji, super z, z dodatkowym samochodzikiem wersji, no, no to dobrze dla nas wszystkich graczy, nie? jeżeli ta filozofia przepadnie, jeżeli Redom się powinnała noga bardziej niż nam się wydaje, i ten sp sposób projektowania gier nie przetrwa, no to to jest złe dla całej branży, nie? Dla, dla graczy. Więc ja też kibicuję, żeby z tego wyszli, żeby udowodnili, że potrafią to jednak naprawić wszystko. No jak widzisz, akurat przy tym projekcie e, w, wgrała chęć zysku. No to i tak nieważne, kto tą chęć zysku mm. się wykazał. Czy zarząd, Chociaż czy się, czy nie, czy dziwię prezesi, to się czy... Czy nie dziwię się, bo to, po to się ma firmę, żeby, żeby zarabiać, ale długo, trw... no to taki krótko, krótko... Krótkowzroczne no no, działanie. No, Redzi do tej pory udowadniali, że potrafią myśleć perspektywicznie. Premiera Cyberpunka udowodniła, że potrafią także myśleć krótkowzrocznie. I co? Zamykamy? Czy mamy jakieś pytania? Eee, no, mamy pytanie, czy zwróciliście Cyberpunk? Wszystkie <laughs> kopanie leżącego na No, nie, to nie jest trochę pytanie. No, to jest pytanie, czy tak naprawdę pytanie o to, czy wierzycie, że w najbliższych miesiącach ta gra na konsolach z poprzedniej generacji będzie grywalna. No to jest dobre pytanie. Ja, 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 ja troszkę odpowiadając na nie, to powiem tylko, że, że uważam, że na pewno na tych nowych generacjach i na PC-tach ta gra będzie wyglądała coraz lepiej. I za parę miesięcy być może już zapomnimy o tych problemach. Natomiast uważam, że na starej generacji to jest nie do odratowania. Ja chciałbym też pozdrowić wszystkich, którzy pisali pod ostatnim filmem, że oni grają na PS4 Fat albo Slim z dyskiem HDD im w ogóle super chodzi. Ja po prostu cieszę się waszym szczęściem, ale no nie każdy, nie no, każdy to, to, tak ma. Tak, tak, są tacy ludzie, którzy, którzy mimo wszystko, no więc oby wam się przyjemnie grało i być może prędzej czy później na nowszej generacji. Ja zawsze sobie przypominam, że tą Raidera chyba tam w 14 czy w 12 klatkach przyszedłem, więc da się, da się. Jak <noise> najbardziej. <i> Pozdrawiamy <noise> państwa bardzo serdecznie. Trzymajcie I się. Do zobaczenia. papa pa. pa. pa, pa.